Kiedy patrzymy w gwiazdy, wydają się one migotać. To jednak jedynie złudzenie wywołane przez ziemską atmosferę. Są jednak i takie gwiazdy, których blask rzeczywiście ulega zmianom. Astronomowie mówią o nich gwiazdy zmienne. Jedne z nich okresowo słabną lub jaśnieją, inne zmieniają jasność i barwę, jeszcze inne potrafią rozbłysnąć w nagłej eksplozji. W tym programie dowiemy się, jak się to dzieje i co takiego gwiazdy zmienne pozwalają nam zrozumieć spośród praw rządzących wszechświatem. Przez setki lat ludzie sądzili, że gwiazdy tworzą układ, który jest przedwieczny i niezmienny. Byli przekonani, że nocne niebo jest jak płótno, pokryte punktami, które nigdy się nie zmieniają. Okazało się, że to nieprawda. Omikron Ceti, gwiazda w konstelacji Wieloryba, była pierwszą, której astronomowie zauważyli dziwne według ich ówczesnej wiedzy zachowanie. Na przełomie XVI i XVII wieku zauważyli, że co jakiś czas zmienia ona swoją jasność. Początkowo wydawało się wręcz, że gwiazda znika i pojawia się ponownie. Ostatecznie okazało się, że Omikron Ceti po prostu raz świeci słabiej, raz jaśniej, w cyklach powtarzających się co 11 miesięcy. Była to pierwsza zidentyfikowana gwiazda zmienna, a Jan Hewelius po kilkunastu latach obserwacji nadał jej nazwę Mira, czyli cudowna. Od tamtego czasu astronomowie odkryli setki tysięcy gwiazd zmiennych o bardzo różnych rodzajach zmienności. Badanie ich natury i tego, jakie procesy odpowiadają za wahania blasku, doprowadziło do poznania bardzo wielu zjawisk, z których istnienia wcześniej w ogóle nie zdawaliśmy sobie sprawy. Dziś sprawdzimy, czego można się w ten sposób dowiedzieć. Jest w Polsce miejsce, które powstało specjalnie z myślą o badaniu właśnie gwiazd zmiennych. Ulokowano je tam, gdzie są najlepsze warunki do prowadzenia obserwacji. Tak powstała najbardziej niezwykle położona placówka astronomiczna na terenie Polski. Obserwatorium na szczycie Suchory. Obserwatorium na Suchorze jest najwyżej położonym w Polsce. Kopuła teleskopu znajduje się na wysokości dokładnie 1000 metrów nad poziomem morza na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Dotarcie na miejsce nie jest zadaniem prostym. Na górę wjeżdżamy przy pomocy wyciągu krzesełkowego. Dalej trzeba się udać pieszo. Latem to jeszcze niewielki problem. Zimą do obserwatorium można się jednak dostać wyłącznie na nartach, a bywa, że śnieg całkiem odcina to miejsce od świata. Z pytaniami o badania gwiazd zmiennych zwracamy się do pomysłodawcy i twórcy tego obserwatorium, profesora Jerzego Kleinera. Panie profesorze, nie jest łatwo tu do Was dotrzeć, ale to nie jest przypadek, prawda? Dlaczego wybraliście właśnie takie miejsce na to obserwatorium?
Astronom szuka miejsc do obserwacji, które spełnia kilka warunków. Jeden z tych warunków to jest, żeby to było z daleko od wszystkich dymów. No przykładowo w środku Śląska to nie jest dobre miejsce. Dalej szuka miejsca, które jest daleko od świateł. Wiadomo, że z centrum Warszawy albo z centrum Krakowa na niebie praktycznie nic nie widać. No i wreszcie szuka jakichś takich miejsc, które są możliwie wysoko nad poziomem morza, aby ten całe mgły, jakieś zapylenia gdzieś zostały w dole. I dlatego większość obserwatoriów takich na świecie jest położona gdzieś wysoko w górach. No i po różnych poszukiwaniach tutaj w Beskidach i nawet w Tatrach i w rejonie Beskidu Śląskiego wreszcie wybór padł na Gorce, a w Gorcach na Suchorę. A gwiazdy zmienne to wynikają troszeczkę z tradycji krakowskiej. Z tradycji krakowskiej, która sięga początku lat 20. XX wieku, kiedy wówczas dyrektorem Obserwatorium Krakowskiego był Tadeusz Banachiewicz i przyszedł po I wojnie światowej szukając takich tematów, którym można by było minimalnymi instrumentami astronomicznymi uzyskać dobre wyniki naukowe. To były oczywiście inne czasy, blisko 100 lat temu i wtedy okazało się, że w bardzo prosty sposób tylko przy pomocy oka i niewielkiej lunetki można robić wartościowe obserwacje gwiazd zmiennych, w szczególności gwiazd zmiennych zaćmieniowych. I ta tradycja była potem kontynuowana przez wielu innych astronomów, no i oczywiście zmieniały się techniki. Od tych obserwacji wizualnych już dawno odstąpiono, potem przez jakiś czas robiono obserwacje fotograficzne, potem tak zwane obserwacje fotoelektryczne, no i wreszcie nowoczesne obserwacje kamerami CCD. No dobrze, ale w zasadzie jakimi metodami dzisiaj w tym miejscu badacie gwiazdy zmienne? Tutaj jest jeden duży teleskop 60-centymetrowy i podstawowa metoda to są metody w tym momencie fotoelektryczne. W szczególności używa się tak zwanych kamer CCD, gdzie można z bardzo dużą precyzją zmierzyć, jak zmienia się jasność gwiazdy. Rzecz polega na tym, że te układy, które nas interesują, wykazują zmiany jasności gwiazd, które tak na pierwszy rzut oka gwiazdy nie wykazują zmienności. Ale jednak przy precyzyjnych pomiarów one, jak gdybyśmy powiedzieli tak popularnie, troszeczkę przygasają, troszeczkę stają się jaśniejsze i to w okresie periodycznym, w jakimś stale odstępie czasowym. I to nas właśnie interesuje, z czego się te zmiany biorą. Okazuje się bowiem, że za zmienności gwiazd mogą odpowiadać bardzo różne zjawiska. Jedne wybuchają, kończąc swój żywot, inne pulsują, zmieniając swój kształt. Astronomowie z obserwatorium na Suchorze specjalizują się w obserwowaniu jeszcze innego, osobliwego rodzaju gwiazd zmiennych. Takich, gdzie zamiast jednej gwiazdy tak naprawdę obserwujemy kilka. Jeżeli patrzymy na Słońce, to jest gwiazda, ale jest jedna gwiazda. My na niebie widzimy jedną bardzo jasną gwiazdę, to znaczy Słońce. Ale okazuje się, że w naszej galaktyce większość gwiazd to nie jest pojedyncza gwiazda, tylko to są gwiazdy bliźniaki, a czasami jest rodzeństwo trzech, czterech albo i więcej gwiazd. A w każdym razie to, że są gwiazdy podwójne, to jest dosyć częsta sprawa. I teraz, jeżeli dodatkowo by się tak zdarzyło, że te gwiazdy są na jednej z linii z nami, na jednej linii i one się obracają nie o w ten sposób, tylko się obracają o w ten sposób, że za chwileczkę jedna zasłania drugą, no to my co pewien czas, na przykład co dwa dni albo co cztery dni, zauważymy, że jedna z gwiazd zasłoni. No niestety one są tak daleko, że tych gwiazd my nie widzimy koło siebie. Dla nas to jest jeden obiekt, jeden świecący punkcik na niebie, jeden świecący w teleskopie gwiazdka, my nie widzimy. Natomiast zauważymy, że sumaryczna jasność tych dwóch gwiazd świecących, wtedy gdy jedna z nich zasłoni drugą, będzie nieco mniejsza. I dlatego taki układ nazywamy gwiazdę zaćmieniową. No i teraz nas interesuje, żeby zaobserwować ten moment, w którym te gwiazdy dokładnie staną mniej więcej na jednej linii z obserwatorem. I to my nazywamy, że wtedy ta gwiazda ma minimum jasności. I to staramy się zaobserwować i wyznaczyć możliwie dokładnie ten moment. W ten sposób astronomowie starają się ustalić, czy czas, w jakim następuje obieg gwiazd, skraca się, wydłuża lub waha. To zaś może świadczyć o przepływie materii między gwiazdami lub o obecności jeszcze jednej, niewidocznej gwiazdy w układzie. Analizując przebieg zmian blasku, można także określić temperatury, rozmiary, a mając dodatkowe informacje,
nawet masy obydwu składników tworzących układ. Doktor Waldemar Ogłoza zgodził się nam pokazać, w jaki sposób jest to możliwe. Patrząc na nasze Słońce, czy te gwiazdy pojedyncze, możemy im zmierzyć jasność, określić temperaturę i tam się nic innego nie dzieje. Sam fakt, że dwie stabilne, świecące gwiazdy są w układzie zaćmieniowym, powoduje wiele zjawisk, które pozwalają głębiej badać ten układ. Na przykład takim zjawiskiem są pływy, takie same jak między Księżycem a Ziemią. Pomiędzy gwiazdami powodują zmiany kształtu gwiazd. Gwiazdy wcale nie muszą być okrągłe. To jest wpływ grawitacji nawzajem. Wpływ grawitacji nawzajem. Taki ekstremalny przypadek, tu mam akurat na monitorze gwiazd, gdzie pływ, one są tak blisko siebie, że zjawisko pływu łączy te gwiazdy w jeden taki, taką hantlę. No i tu widać, że obrót, czyli zmiana geometrii powoduje, że powierzchnia skierowana w stronę Ziemi się zmienia. No i dzięki temu obserwujemy zmiany jasności takiej gwiazdy. Dzięki temu to jest jakby taka rodzaj tomografii. Oglądamy ten układ z każdej strony, możemy ten kształt wymyślić, jaki on jest, bo przecież w teleskopie gwiazda to jest tylko punktem. To już jest efekt jakichś tam obliczeń. Wykonujemy pewnie kilka tysięcy zdjęć w ciągu nocy. Na tych zdjęciach możemy sprawdzić, jaka jest jasność gwiazdy. I to jeszcze w zależności od koloru. Mianowicie w bieg światła pomiędzy lustrem a kamerą jest wprowadzany taki filtr, który tam rotuje i dzięki temu możemy badać jasność gwiazdy w zależności od przedziału widmowego, czyli w niebieskim, w czerwonym, w podczerwieni, w ultrafiolecie itd., itd. Jeżeli przypomnimy sobie, że pogrzebacz wstawiony do kominka w zależności od temperatury świeci na czerwono, żółto, no kominek więcej nie pozwoli, żeby się rozgrzał do białości, no to wiemy, że jest korelacja między kolorem gwiazdy, właśnie przy pomocy takich filtrów mierzonych, a jej temperaturą. Tu mamy teraz taki przykład dwóch gwiazd sferycznych. No i właśnie jedna zakrywa drugą, mamy zaćmienie, wyjście z zaćmienia. Troszkę pomiędzy zaćmieniami mamy efekt oświetlenia, jedna gwiazda oświetla drugą. Ten wykres obrazuje właśnie, jak zmienia się jasność z punktu widzenia obserwatora z Ziemi. Z punktu widzenia obserwatora z Ziemi. Takich obserwacje możemy wykonywać w różnych filtrach. Jeżeli gwiazdy mają różne temperatury, no to ten kształt krzywej będzie zależał od tego, czy oglądamy gwiazdę w dziedzinie niebieskiej, tam gdzie powiedzmy sobie gorące gwiazdy mają więcej do powiedzenia, czy w dziedzinie czerwonej, czy podczerwonej, tam gdzie chłodniejsze gwiazdy dominują. Czyli potem porównujecie, jak zmienia się taki wykres w zależności od tego, jakiego filtru używacie i możecie wywnioskować, jaki gwiazda ma kolor, temperaturę i właściwości. No tak, po prostu ten krzywe, które są kreślone, to jest efekt takiej dość prostej symulacji, czyli zainwestowania naszej wiedzy o fizyce, o geometrii. No i teraz taką krzywą możemy porównać z wynikiem obserwacji. Jeżeli wyniki są zgodne, no to uważamy, że złapaliśmy Pana Boga za nogi i wiemy, możemy powiedzieć, jak gwiazda, która tysiące lat świetlnych od nas jest i wygląda jak kropka, jak jest zbudowana. Gwiazdy zaćmieniowe zaliczają się do grupy, którą astronomowie nazywają gwiazdami zmiennymi geometrycznie. W ich przypadku za zmianę blasku odpowiada wzajemny ruch gwiazd, zmieniający się ich rzut na niebo z perspektywy obserwatora. Drugi rodzaj stanowią gwiazdy zmienne fizycznie, czyli takie, w których wahania jasności są spowodowane przez rzeczywiste zmiany rozmiaru, kształtu i temperatury. To z kolei daje naukowcom okazję, by sprawdzić, jak takie gwiazdy są zbudowane od środka. Jak to możliwe, wyjaśni nam astronom zajmujący się takimi badaniami profesor Paweł Moskalik. Wyobraźmy sobie kulistą, normalną gwiazdę. Pojedyncza gwiazda będzie kulą. I ta kula może się rozszerzać i kurczyć, rozszerzać i kurczyć. To są pulsacje. Najprostsza forma pulsacji, pulsacje radialne, które zachowują cały czas kształt sferyczny.
I w czasie takich pulsacji zmienia się rozmiar gwiazdy, zmienia się temperatura powierzchniowa i zmienia się jasność. I te zmiany jasności możemy obserwować na przykład za pomocą fotometru. Możemy również obserwować ruch przy pomocy spektrografu. Widzimy zmiany prędkości radialnych. Czyli w przeciwieństwie do gwiazd zaćmieniowych, gdzie te zmiany blasku wynikają z oddziaływania dwóch bądź kilku różnych ciał, tutaj to są zmiany w obrębie samej jednej gwiazdy. Tak, i to zmiana fizyczna, bo w przypadku gwiazdy zaćmieniowej, jeżeli ten układ jest dostatecznie rozległy, to w gwiazdach się nie dzieje nic, tylko one się okrążają i zasłaniają, ale gwiazda cały czas jest taka sama. W przypadku gwiazdy pulsującej, gwiazda się zmienia, gwiazda drga. Drgania są zjawiskiem powszechnym w przyrodzie, bardzo wiele rzeczy drga. Dźwięk, który właśnie wydaje mówiąc, to jest również drganie. I gwiazdy również potrafią drgać, tylko te okresy drgań są odpowiednio dłuższe. To zależy od gwiazdy. Najkrótsze okresy pulsacji są rzędu sekund, najdłuższe obserwowane są rzędu setek dni. To wszystko zależy od rozmiaru gwiazdy i od charakteru pulsacji. No dobrze, a czego możemy się dowiedzieć, obserwując drgania takich gwiazd? O nich samych najprostsza rzecz, która wynika z okresu oscylacji. Po pierwsze mierzymy okres. Okres to jest pomiar czasu, a czas potrafimy mierzyć najdokładniej ze wszystkich rzeczy w astronomii. Mierząc okres oscylacji gwiazdy, możemy powiedzieć, jaka jest jej średnia gęstość, ponieważ okres jest ściśle związany ze średnią gęstością. Najprostsze gwiazdy typu cefeidy, takie jak właśnie Delta Cepheusza, drgają bardzo prosto. Jednookresowa, ściśle okresowa oscylacja. Ale są też gwiazdy, które drgają w sposób bardziej skomplikowany, w wielu tonach jednocześnie. Wyobraźmy sobie skrzypce, gdzie mamy cztery struny i pobudzamy wszystkie naraz. I wtedy mamy cztery drgania jednocześnie w tym samym instrumencie. W gwiazdach też tak jest, tylko lubimy, jak tych drgań jest bardzo dużo, bo czym więcej tych drgań, tym więcej możemy się dowiedzieć. Gwiazdą drgającą jest również nasze Słońce i tam obserwuje się ponad milion różnych tak zwanych modów oscylacji, czyli tonów instrumentu, inaczej mówiąc. I każdy z nich mówi nam coś innego o strukturze gwiazdy, bo w innych obszarach powstaje większość energii tego drgania. Jeżeli mamy wiele różnych drgań w tej samej gwieździe, to dzięki modelom teoretycznym jesteśmy w stanie odtworzyć strukturę wewnętrzną tej gwiazdy na podstawie obserwowanych częstości wielu modów. Po to, żeby to się udało, to tych modów trzeba mieć jak najwięcej. Czym więcej modów, tym więcej możemy się dowiedzieć. No i co na przykład możemy się dowiedzieć? Możemy ustalić, jaki jest rozkład gęstości we wnętrzu gwiazdy. Możemy ustalić przebieg prędkości dźwięku we wnętrzu gwiazdy, a ta zależy głównie od temperatury, czyli mamy dobrą ocenę, jak się zmienia temperatura wewnątrz. Dowiadujemy się czegoś więcej o teorii ewolucji gwiazd, bo to jest sposób testowania teorii ewolucji. Możemy się dowiedzieć, jak wygląda rotacja we wnętrzu gwiazdy i okazuje się, że rotacja nie jest jednorodna. Czasem wnętrze gwiazdy kręci się z inną prędkością niż powierzchnia. Tak jest w przypadku Słońca na przykład, ale wielu innych gwiazd też. To jest informacja nieosiągalna w żaden inny sposób. Nie potrafimy inaczej zajrzeć do wnętrza gwiazdy. W ten oto sposób gwiazdy zmienne pozwalają astronomom zrozumieć budowę i procesy zachodzące we wnętrzach obiektów, które na niebie dostrzegamy zaledwie jako punkt. To ogromny dział astronomii, który zaprząta umysły wielu z największych naukowych autorytetów. Co jednak ciekawe, jednocześnie swój wkład w tego rodzaju badania może wnieść absolutnie każdy. Stanisław Świerczyński to autor największej liczby amatorskich obserwacji gwiazd zmiennych w Polsce. Wykorzystuje w tym celu każdy wolny wieczór i noc. Używa jedynie lornetki, a czasem niewielkiego teleskopu, a jednak dane zebrane przez pasjonata spod krakowskich Dobczyc znajdują zastosowanie w pracach astronomów z całego świata. Ile pan ma na koncie takich obserwacji gwiazd zmiennych? Na dzień dzisiejszy ponad 61 tysięcy. 61 tysięcy? 61 tysięcy. Ile lat to panu zajęło? 26. Porównuje się gwiazdę zmienną do dwóch gwiazd porównania. Jednej nieco słabszej, drugiej nieco jaśniejszej. No i trzeba taką metodą tak zwanych stopni Argelandera oszacować, gdzie, jaką wartość ma ta właśnie gwiazda zmienna. Ale jest to coś takiego, czym może się zająć każdy. Każdy.
może się zająć każdy. Nawet nie posiadając żadnych przyrządów, bo jest kilkanaście gwiazd na niebie, których zmiany jasności można śledzić okiem nieuzbrojonym. Oczywiście nie jest pod miejskim niebem, ale pod takim niebem wiejskim spokojnie. Jak się ma lornetkę, nawet taką niewielką lornetkę, no to ta liczba gwiazd dostępnych do obserwacji to już idzie w setki. A co z takimi danymi zebranymi, choćby przez Pana, potem się dzieje? Czy to jest tylko tak, że Pan notuje te tysiące obserwacji u siebie? Notuję obserwacje i wysyłam je do baz światowych. No, największą światową bazą amatorskich obserwacji gwiazd zmiennych jest Amerykańskie Towarzystwo Obserwatorów Gwiazd Zmiennych, w skrócie AFSO. No i każdy obserwator wysyła tam swoje obserwacje. Natomiast grupa polskich obserwatorów postanowiła założyć naszą własną polską bazę. No i ja tą bazę prowadzę. No i w tej bazie na dzień dzisiejszy mamy około 350 tysięcy obserwacji. Co tydzień dostaję raport z AFSO, które z moich obserwacji zostaje pobrane przez innych ludzi do jakichś tam celów, czy dydaktycznych, czy naukowych, czy jakichkolwiek innych. Także te obserwacje ciągle są w obiegu i ciągle są wykorzystywane przez, nie wiem, czy przez astronomów też, ale w każdym razie są wykorzystywane. Materiału do badań gwiazd zmiennych w każdym razie nie zabraknie. Astronomom udało się jak dotąd zidentyfikować kilkaset tysięcy takich gwiazd. Ich katalog ciągle jest powiększany. A najwięcej odkryć w tym zakresie dokonali polscy naukowcy z projektu OGLE. Kolejne gwiazdy zmienne wciąż czekają więc na obserwatorów gotowych zgłębić ich tajemnice. Gwiazd zmiennych jest tak wiele, że pewnie nigdy nie zgłębimy sekretów każdej z nich. Jednak nawet te pozornie najprostsze pozwalają nam wyciągać wnioski na temat ich budowy, temperatury, masy, ewolucji, czy nawet na temat galaktyk i gromad, w których się znajdują. A może je obserwować każdy z nas. Dlatego gwiazdy zmienne na pewno jeszcze nie raz powrócą w naszym programie. A na dziś to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym Astronarium.